Cześć, z tej strony Miksol z kanału Retro według Miksola, a dziś chciałem pokazać Wam mój nowy mikrokomputer, jakim jest Timex 2048. I może na początek kilka słów o samym Timexie. Co to jest, skąd to się wzięło? Oczywiście Timex, jak wiecie lub nie wiecie, jest klonem komputera ZX Spectrum, tak? I tutaj jest jednym z klonów przy takich sprzętach jak Sam Couple, Pentagon, Scorpion, Sprinter, co tam jeszcze było? Unipol, Brit był, Jupiter, Didactic, było sporo takich komputerów, był po prostu kopiowany, tak? I teraz Timex komputer został wypuszczony przez oddział Timexa w Portugalii i były produkowane tylko na dwa kraje, na Portugalię i Polskę. Stąd ten komputer jest tak rzadko spotykany. U nas jeszcze często, ale na świecie jest to jednak rzadko spotykany. Troszeczkę danych technicznych, ROM 16 KB, RAM 48 KB, koprocesor ULA. Tutaj sobie powiemy może jeszcze o, oczywiście Sinclair Basic domyślnie. Słuchajcie, to jest demo, to są dema wyświetlane w tej chwili. Możecie podziwiać, co potrafi tak mały komputer z tak małym, słuchajcie, 3,5 MHz procesor, tak? Teraz tak, no może nie będę się zagłębiał w tryby graficzne. Tutaj do czytania polecę sobie, natomiast co Wam chciałem pokazać? Sam komputer w sobie i okej, słuchajcie, to jest Timex, jak widać, tutaj ma jakąś dziurkę, wymaga jeszcze wyczyszczenia, ale tutaj pewnie była jakaś modyfikacja, nie wnikałem w szczegóły, ja w tym momencie go wyłączę, żebym mógł Wam pokazać, jak on wygląda w całości. Komputer jest bardzo mały. Może, żeby było to dobrze, to tutaj tak pod ręką całkowicie mam Commodore 64, żebyście zobaczyli, jak to jest mały komputerek. Ok, komoda wraca na miejsce, domyślne na razie, a wracamy do Timexa. Jak widzicie, klawiatura jest dość kolorowa i wyposażona jest w skróty klawiaturowe, tak? Na pierwszy rzut oka mi się to podoba, słyszałem różne opinie, wielu osobom nie podoba się to, że te skróty są tutaj pochowane i te procedury Basica są poukrywane i twierdzą, że jest to niewygodne. No, będę testował, to ja dopiero poznaję ten komputer, także będziemy się go uczyć. Co mamy z tyłu? Gniazdo power, tak? Czyli gniazdo zasilania. Okej, sobie go obrócimy. Tutaj mamy gniazdo rozszerzeń. W tej chwili zainstalowany jest w nim DVD-E, czyli taki adapter, który pozwala, to jest rozszerzenie właściwie, tak? Bo to już jest z wyjściem na kartę SD. Pozwala, robi to samo dokładnie co SD2EC lub CO2SD, tylko w przypadku Spectruma, tak? Jak widzicie, jest tutaj szereg przełączników i ja się tym nie bawiłem, słuchajcie, to pozwala, z tego co mi wiadomo, bo ja wypożyczyłem ten interfejs na razie, pozwala wybrać oprogramowanie, które steruje pracą tego urządzenia. Ja zostawiam to domyślnie i ma też złącze joysticka. Słuchajcie, czemu to złącze jest tutaj zastosowane? Ponieważ Spectrum domyślnie złącza joysticka nie posiadał. Można było to kupić jako rozszerzenie, natomiast nie posiada takiego złącza joysticka. Natomiast Timex, za co było tutaj dobre, jak widzicie, kolejne otwory po jakichś modyfikacjach, będziemy próbowali dojść, pytanie, czy to jest coś tam jeszcze po tych modyfikacjach śladu, czy to tylko obudowa, ale gniazdo joysticka posiada. Co mamy dalej? Gniazdo monitora, Cinch, pojedynczy. Ear i mic to są złącza do podłączenia magnetofonu, ponieważ Spectrum można było podłączyć pod zwykły magnetofon. Tutaj mieliśmy wejście i wyjście, czyli do nagrywania i do nasłuchu takie złącza. Będziemy się bawić, ponieważ wykorzystując to złącze można połączyć się z telefonem i prostą aplikacją wczytywać gry z plików TAP odtwarzanych na telefonie. Dość wygodne rozwiązanie i popularne. TV z wyjściem modulatora Antyk. Staram się nie używać, jeżeli nie ma potrzeby. No i teraz czego nam brakuje, tak? No z tej strony jeszcze mamy przełącznik zasilania, z przodu nie mamy już nic. Czego nam brakuje? No gdzie jest wyjście audio, tak? No, wyjście audio, słuchajcie, jest tu. Tak jest. Timex, podobnie jak ZX Spectrum, ma wbudowany głośnik. No tyle z ciekawostek. Jak nam się zgłasza taki Timex? W momencie włączenia klasycznego Timexa, już nie będę wypinał tego interfejsu, zgłasza nam się od razu Basic, Sinclair Basic. Natomiast po włączeniu Timexa wyposażonego
W DIV-IDE mamy taki oto obraz, czyli że jest wykryta karta CF, tak? Naciskamy przycisk i mniej więcej tak zgłasza się goły Timex, tak? W ten sposób. O, tutaj troszeczkę słabo widać, niestety CRT monitor ma tą wadę, jeszcze nie bawiłem się graberem, ale w tym momencie naciskam przycisk na DIV-IDE i odpala nam się menadżer plików, który pozwala wybrać pliki. Zapomniałem o jednej rzeczy, zapomniałem podłączyć joystick, podłączymy go i spróbujemy sobie coś uruchomić na tym komputerze. Jak widzieliście, demo było dość ciekawe. Ok, wykrył kartę. Uruchamiam menadżer plików. Czy joystickiem mogę? Nie, w tym przypadku nie mogę, czyli nie jest tak jak w Commodore. Ok, czyli namierzamy przyciski w dół i w górę. Wybaczcie mi za to, że ja się uczę dopiero z wami tego komputera, tak? Zapytałem kilka osób, jakie gry mi polecają. I tutaj na przykład kolega Arkadiusz z polskiej sceny retro, którego serdecznie pozdrawiam, polecił Jet Set Willy. No ja słyszałem, że jest to ogromny klasyk. Dobra, to jak widzicie, jest wypełniona karta, także oprogramowaniem 48 AY, czyli 48 kB wyposażony w AY, to jest, z tego co mi wiadomo, jest to takie rozszerzenie dźwięku, tak? Czyli ze 128 mniej więcej karta, tylko moduł dźwiękowy zaadaptowany do 48. No musimy się oprzeć na razie na tym, co mamy tutaj. Jet Set Willy. No tego nie mogło zabraknąć. Okej, okay, no i co? No i nic, tak? Musimy dopiero uruchomić procedurę. I to jest jedna z podstawowych komend, jedna jaką na razie znam, czyli wciskam J, tutaj kryje się load. I trzymając Shift, klikam dwa razy w P, print, gdzie kryją się dwa cudzysłowie. Return i już nam się tutaj wczytało. Czy chcemy, nie chcemy treningu, od razu chcemy. O, to ciekawe. Aha. Czyli musimy jeden. Nie wiem, co tu się dzieje. Aha, chyba jest to wersja po prostu nieskrakowa. A nie, poszło. Dobra. Jet Set Willy. Jak słyszycie, gra komputer. Co ciekawe, tego nie można zmienić. On gra z taką głośnością. Przynajmniej mi nie jest wiadomo nic na ten temat, żeby można było to zmienić. 48 kB, 3,5 MHz procesor. Gramy w grę. No tak się kiedyś bawiło. Z tego, co mi wiadomo, no tutaj przeskoczymy, udało się. Jeszcze chwilę rzucę w informację. Premierę ten mikrokomputer miał w roku 84, czyli zdaje się, że jeszcze przed Commodore, przed Atari. No ale i tutaj parametry mniejsze. Natomiast co jest wspaniałego? Wspaniałe jest to, jak ludzie potrafią wykorzystać małe możliwości tego komputera i jak optymalizując kod, wykorzystując pewne triki, kruczki, potrafią wykonać tutaj, widzieliście demo, widzieliście ten efekt trójwymiaru, to jest komputer 3,5 MHz, poważnie, słuchajcie, no masakra. Dobra, robimy reset, tego jeszcze nie wiem, czy można je resetować ręcznie, tak jak mówię, to ja z tego komputera korzystałem przez minut 12, gdzie po prostu sprawdzałem, czy on tylko funkcjonuje, tak? Odpaliliśmy jakąś tam przykładową grę. Słuchajcie, kolejna gra. Jet Set Willy polecała także koleżanka Kasia, której też serdecznie dziękuję. I rozumiem, że też z polskiej sceny retro. Kolejna gra, Dynamite Man. Ja przepraszam, że będziemy krótko grać, ale gier jest kilka, a chciałbym zerknąć Dynamite Man. Czy my tu mamy taką grę? No nie widzę, słuchajcie. Dynamite. Czy to by było to? Spróbujemy. Enter. Load. Shift. Bach, bach. O, nie to. O, shift mi nie zadziałał. Czy ja tu mogę break? O, teraz jak się kasuje. Słuchajcie, sprawa jest poważna. Dobra. Wywołamy jakiś błędny kod. Co? Nie popsułem. Popsułem.
Nie mam żadnego pojęcia, jak to się cofa. Chyba, że cofa się to tak. No nie, tu się cyferki robi. Dobra, nie będziemy przedłużać. Pach. A i nie wiem, czy tutaj nie musiałbym tym. Tak jak mówię, uczę się dopiero Timexa. Nauczyłem się odpalać gry. Wydaje mi się, że sporo osób, które z niego korzystały właśnie na tym etapie, się też zatrzymało gdzieś tam kiedyś. Ok, Dynamite Man. Czyli jeszcze raz, load. No, to jest chyba to. I teraz tak, dobre pytanie, czy ja mam joystick typu Kempstone czy Sinclair? Słuchajcie, zerknę sobie w literaturę, bo z tego co pamiętam... Kempstone. Interfejs Timex był wyposażony w interfejs Kempstone. O co chodzi? Joystick jest taki sam przy obu interfejsach, natomiast jak mi wytłumaczył kolega Perinoi, którego serdecznie pozdrawiam, różnica między tymi dwoma systemami, bo tam było jeszcze kilka, polegała na przypisaniu ruchu konkretnego joysticka, tak? No bo ruchy joysticka były przepisywane przez interfejs przyciśnięcia konkretnych przycisków na klawiaturze. I teraz zastosowano Kempstone jako uważali popularniejsze. Aha, ja się tu od razu próbuję rozwalić. Słuchajcie, nie mam pojęcia o co chodzi w tej grze. No ewidentnie zbieram tutaj oklep. Słuchajcie, gra jest dość dynamiczna. Mimo tych ograniczeń jest dość ciekawie. Dobra, jedziemy dalej. W to sobie pogramy jeszcze. Manic Miner, kolega Arkadiusz jeszcze polecał. Sprawdzimy. Zobaczcie, jaka wygoda z tego urządzenia. To jest urządzenie lotarka. Chciałbym tu od razu przy okazji zareklamować. Nie testowałem wszystkich opcji, ale bardzo to sprawnie działa. Manic Miner. No to jest ta gra. Ok, load. No dobra, coś się tu dzieje. Training no. O, albo znowu mi się tutaj zablokowało. Słuchajcie, to jest jakaś wariacja z tego co widzę. A, zabił mnie krzaczek tutaj. Odnośnie Jet Set Willy. Ale się pięknie udało. A, tu nam się rozwala ta podłoga. No, tak to wygląda. Ok, w to też pogramy. Ciekawostka. Treasure Island Dizzy. No, to tutaj kolega Arkadiusz ostro, bardzo fajnie. Ciach, tylko czy ta gra będzie, bo ja nie wiem, czy wszystkie te gry są. Z tego co widzę, na razie mamy tutaj szczęście. Wszystkie te gry się znajdują. Oj, tam był Dizzy zdecydowanie katalog. No, mój katalog, ale czy to, które jest właściwe? Dobra, poszukamy może w 48. Jednak Treasure. Słuchajcie, nie widzę. Nie wiem, czy to nie jest jakiś nowy port tej gry. Tu nie wszystkie chyba się znajdują. O, Turrican nawet ostatnio ogrywałem na Commodore. Zobaczymy jeszcze w katalogu nowe gry. Czy to nie jest jakiś świeży port, ale tu będzie ciężko to odnaleźć. Dobra, spróbujmy jeszcze jeden katalog, przejdziemy dalej. Mam tych gier troszeczkę tutaj wymienionych. Oczywiście ogram wszystkie poza już tutaj filmem. Dobra, jedziemy dalej. PL. Jest Janosik jakiś tutaj, zobaczmy. To tak już całkiem nie z listy.
Bardzo lubię polskie gry. No słuchajcie. Kempston. I czwórka start gry. No ładnie się to nam prezentuje. No słuchajcie, to jest ewidentnie. Ewidentnie. Port Atari'owej wersji. Przynajmniej wzorowany może jest tutaj, o. Miśki tutaj, prawda? Możemy sobie... Ach, to chyba pieska musiałem przeskoczyć. Zobaczcie, jaki jest trik, widzicie? Ograniczenia, jeżeli chodzi o wyświetlany kolor. Po prostu w jednym miejscu, tak? No to już ograniczenia sprzętowe, których nie da się, widzicie? Postać zmienia kolor. Okej. Kolega Marcin, Knight Lore. Z polskiej sceny retro również kolega zasugerował. Zobaczmy, czy ta gra, czy ten tytuł się znajduje. Ja słyszałem coś o tym tytule już. Knight Lore jest. No, grafika, przyznam, świetna. Tutaj, ach, tylko, o, zobaczcie, teraz pięknie jest widać. Kempston joystick. No mamy tą wygodę tego interfejsu wbudowanego. No, loterkowe DVD umożliwia, także nawet gdybyście mieli Spectrum i nie mieli tej możliwości, to... No i się uszkodziłem. Aha, tu jest takie sterowanie, że ja się obracam. Mogę podskoczyć. Czy ja tu coś mogę temu koledze naszemu pomóc? Aha, no to on jest zagrodzony, a on mnie tu jeszcze popsuł. Ja się zmieniłem w jakiegoś potworzaka. Czy ja może teraz mogę go zaatakować? No nie, też nie. Okej, ale wygląda fajnie. Jest taki, w takim fajnym rzucie, jak kiedyś ogrywałem... dość szybko ta postać się porusza. Ogrywałem kadawera na Amidze. Przypomina mi oczywiście ten rzut. A, widzicie? Przypomina mi kadawera. No tutaj spadną te bomby. Nie, udało się. Okej, to jest taka chyba labiryntówka z zadaniami do rozwiązania. Dobra, pobawimy się. Wygląda świetnie. Waldemar, kolega. Bomb Jack. No to tutaj już nie powinno być skuchy. Jest sporo portów gier. Tak jak słusznie kolega zauważył, wiele gier było portowane na wszystkie platformy dostępne wtedy, żeby każdy mógł, kto posiada, no bo ta zamiana tych komputerów nie była taka tania i ogólnodostępna, więc portowano te gry, jak się tylko dało. Bomb Jack 2? Czy by to było? O, Bomb Jack 1, 2. Ja nie wiem, czy to nie są dwie taśmy. Spróbujmy. Albo dwie części może. No jest Bomb Jack, słuchajcie. Wybierzmy sobie Kempston. O, tylko jest z turbo i bez turbo. Bez turbo, P. I jeden czy dwóch graczy, jeden gracz. No słuchajcie, no działa. Aha. Tu nam się wykrył taki... Ależ tu się tych przeszkadzajek narobiło. Rozumiem, że ja muszę wszystkie te bomby zebrać. Była taka gra Bomb Fusion na Atari. Ja trochę zacząłem w to grać i... Aj. Zobaczcie, kończy się życie. Udało się. Przeszliśmy etap. Okej. Aha, bo tutaj możecie mieć kiepską widoczność. Bardzo nas tutaj... O. Dobra. Słuchajcie, bardzo dynamiczna gra. Oczywiście, no mamy ograniczenia, czy ja tutaj... Aha, tu mi się wrogowie.
No i okej, okay. Jedziemy dalej. Kolega Wojciech znów polecił mi grę Myt. Zobaczmy, czy miał rację, czy słusznie polecił grę. To jest taki rekonesans. Ja sprawdzam po prostu, czy jak to wygląda, czy dużo to odbiega. Zdaje się, tam Moon Patrol mi minął. Ok. Wygląda ładnie. No słuchajcie, efekty graficzne, select the joystick. Aha, on sobie doczytuje, stop the tape, czy ja tu muszę enterem jakimś zatwierdzić? Mimo wszystko dało sobie radę, chociaż tutaj dawało mi komendy, żeby stopować, startować taśmą. Czy ja się tu gdzieś wyłonię? Aha, bo ja tu stoję, tylko dobra, nie uruchomił się po prostu. Słuchajcie, QWERTY tu normalnie działamy. Ha! Okej, czy jakieś skakanie tutaj? Ale są, o tutaj, aj, uciekam, a tu widzę, co się dzieje, tu są jakieś potworki. Nie wiem, w którym się skacze. Słuchajcie, gramy, ale wygląda świetnie. Naprawdę jak na możliwości te sprzęty tego sprzętu i lata, w których on był produkowany, to wygląda świetnie. Kapitan Trueno. Mam nadzieję, że właściwie czytam. Zobaczmy. Kapitan Trueno. Pierwszy rzut oka wydaje się, że nie ma. No nie wygląda. Dobra, szukamy następnej. Nie tracimy czasu. Mamy dużo tytułów do zerknięcia. Target Renegade. No nie widzę. No ale ten Turrican nie da nam spokoju. Słuchajcie, wczytujemy. Dwójkę może nawet zobaczmy. Load. Aha, dodam, że nie wiem, czy jest tu jakieś rozszerzenie. Wydaje mi się, że nie ma. Nie sprawdzałem tego. Nie wiem. Stop tape. No, niesamowicie. Trójeczka. Capstone selected. Spacja. Ale widzę, że tutaj w pewnym momencie na... A doczytywanie. No nie, zrestowało nam się. Dobra, jedziemy dalej. Okej, okay, koledzy z grupy Retro Gaming, stare gry, konsole, komputery. Kolega Łukasz, seria Horacy, Bruce Lee, Knight Lore. Dobra, Knight Lore patrzyliśmy przy okazji kolegi Marcina, który wspominał. Bruce Lee, słyszałem coś o tej grze. A, to jest chyba obraz SNA. Nie znam jeszcze rozszerzeń, tak? Nie wiem, które rozszerzenie. Które rozszerzenie. Okej. Okay. Które rozszerzenie. No, działa. Okej. Okay. Hold space. Coś nie wiem, czy nie popsułem, albo po prostu jeszcze nam Turrican psuje. Dobra. Seria Horacy. Tu mnie ciekawi. Zobaczmy chociaż któryś tytuł. Horacy. No jest. No dobra, zacznijmy od trójki. A cóż tam? Aha, to jest taka chyba...
Dobra, nauczymy się w to grać, idziemy dalej. Chciałem wam jak najwięcej pokazać tych tytułów, które zostały mi polecone. Turek Retromaniak, pozdrawiam serdecznie Szymon. Słuchaj, Attack poleciłeś. Nie ma problemu, odpalamy. Jak Turek Retromaniak mówi, że dobre, to inne nie będzie. Tym bardziej, jeżeli chodzi o Spektrum. Attack. Okej, okay. No wygląda ładnie ta grafika, nie powiem, bo o, tu spróbujemy ostrość złapać, może nam się nie popsuje. Możemy wybrać Kempston i możemy grać rycerzem, możemy grać magiem. No dobra, zostawiamy jak jest, nie psujemy. O kurczę. Czy ja rykoszetuję tu w tym momencie? Dobra. Rozumiem, że drzwi służą do przejścia do kolejnych poziomów. A, taka historia. No i coś mnie zaatakuje. Ale zobaczcie, jak świetnie jest wystrój wnętrz tutaj. Tu jest jakiś tutaj nam kurczę. Tu jest wejście. No dobra, spadłem gdzieś, czyli wiele poziomów, kurczę, Wolfenstein mógłby się schować. Schodzimy po schodach, zobaczcie co się dzieje, jaskinia. Słuchajcie, kreatywność ludzi, którzy pisali takie gry jest niesamowita. Oni musieli, wykorzystując, zobaczcie, tutaj jest tylko zielony kolor, tak, a jest zrobiona, no rewelacja, świetne. Idziemy dalej. Sabre Wolf, czy jakoś tak? Wybaczcie mi, nie znam tych gier. Nigdy nie miałem tej Maxa. SimCity, no kurczę. Ale jedziemy z listy. No jest gra, proszę bardzo, jedziemy. Load. Jak na głośnik wbudowany, monofoniczny, to nie gra całkiem tragicznie, no. Zdecydowanie ciekawsze dźwięki generuje niż na przykład Atari 2600. Też taka latanka i też widzę, że są tu komnaty, czyli też można pewnie. Wybaczcie mi też mój joystick. Ok, jedziemy dalej. Dundaracz. Zobaczymy. Dobra, już nie będę tutaj przestawiał. Deflektor. Ok, mamy taki tytuł. Load. Enter demo mode. No, zobaczmy, może demo. Ok, nie będziemy się. Good evening. Aha, tutaj też spaceruje postać. Zobaczcie, jak przy minimalnej ilości kolorów postarano się zachować. O, i tutaj te gry no, przez ograniczenie musiały być ciekawe, musiały mieć jakąś historię, musiały zachęcać do siebie, tak? No to wymagało właśnie wyobraźni. Jetpack. Zarówno po stronie programisty, dewelopera, tak, jak i jak i po stronie grających. Czy w sumie inaczej patrzymy na to teraz, widząc moc urządzeń, które mamy pod ręką,
A inaczej patrzyliśmy na to, jak nic innego nie było, tak? No to wtedy cokolwiek, bo no, załóżmy taką historię, no jest, mieliśmy TVG10, tak? Grę, gdzie, grę telewizyjną, tak? No to polski produkt, no gra telewizyjna, tak? Jednak, ale fajny efekt. Gra telewizyjna, która miała, no właściwie tylko Ponga i otrzymujemy taki komputer, no to jest jakaś rewelacja w ogóle, tak? Nie wiem, audycja w radio, nagrywamy na kasetę jakąś grę, czy program, odtwarzamy to potem w komputerze w domu, zaciszy, no, no, no. Ciekawa sprawa. Okej, okay. Kolega Zbyszek Phil, Maniak Miner, to już byliśmy, oglądaliśmy. Koleżanka Kasia, Chucky Egg, no zobaczmy. Laleczka Chucky kojarzy, Chucky Egg nie kojarzę. Nie wiem, czy to ten film to był jeszcze w planach w ogóle, jak był ten komputer, ale zobaczmy. Chucky Egg, o słuchajcie, dwie kasety. Wgrywamy tym razem jedynkę. Kaczuszki. Sprytnie. Dobra. Press S to start game. No jedziemy. Ile zawodników? No ja sam tu siedzę. Ach, nie możemy grać. Słuchajcie, no i nie znam klawiszologii. Nie wiem, jak się steruje postacią. O. Zaraz zostanę ubity. Okej. Okay. Przy następnym i został kolega Jacek. Starquake gra. Testujemy, patrzymy i spróbujemy jakieś demko odpalić jeszcze. Albo coś z nowych gier, które tutaj są. Takie gry są pisane często tak, jak się nawet nie śniło ludziom kiedyś. Starquake to chyba będzie to. Z80. No, logo wygląda ładnie. Zobaczcie, że mimo ograniczeń kolorowych, tak, te grafiki są zrobione naprawdę fajnie, tak. Komputer pozwala wyświetlać tekst w rozdzielczości 32x24, a obraz w rozdzielczości 256x192 i tylko w 15 kolorach. Aczkolwiek z tego co wiem, to bodajże Timex miał tryb rozszerzony rozdzielczości 512x192, monochromatyczny i multicolor. Gdzie można było te linie 1 na 8 pikseli, a nie 8 na 8, tak? Tak jak w Spektrumie. To z takich tematów, które gdzieś tam doczytałem, się dowiedziałem. Campstone joystick i 0. Ja mam nadzieję, że wy to jako tako słyszycie, ale naprawdę nie ma tragedii, jeżeli chodzi o ten dźwięk. No, nie wiem, czy tu się skacze tym śmiesznym stworkiem, przynajmniej mi się to na razie nie udało, chyba że mój joystick właśnie się zakończył. Prędzej chyba nie. Okej, okay, tak to wygląda. Ale zobaczcie, tabelka też jest ładna. To jest też ładnie wykonane. Też jest fajnie, fajnie jest grane tymi kolorami, mimo że jest ich mało. Zauważcie, to urządzenie niesamowicie wygodne. Ja te gry lecę jedna za drugą. Naprawdę to się fajnie nam tutaj przydaje. Podoba mi się. Ja to urządzenie będę myślał kupić na pewno zdecydowanie, bo no łatwe niesamowicie. Słuchajcie, z końca 2016 rok, co my tam Angry Birds, aż się boję to odpalać, nie? Jedziemy dalej. Piętro. Czyżby to jakaś polska gra? Zobaczmy, mam nadzieję, że nic dziwnego, bo już spotykałem się z różnymi. Pietro Bros. No Nintendo, no jest ostro. Press A, S, J, F. Coś tu się dzieje, jak tu mam to uruchomić. Chyba, że to już jest. Słuchajcie, nie wiem, co tu wcisnąć. Press S, J. Nie wiem, wydaje mi się, że to jakiś port. Że to jakiś port jest Mario Bros. Czyli tej starszej wersji, no najpierw był Donkey Kong tak naprawdę, gdzie ten Mario wystąpił jako taka postać, jako bohater, dopiero potem Mario Bros. I Super Mario Bros., tak?
O ile czegoś nie pomieszałem. 14, 15. Nie ukrywam, że zawsze szukam polskich tytułów. Dziurak Deluxe. No jedziemy. To musi być dobre. Load. No okej, okay, 2015. Dobra, z automatu już mam tutaj. O. Okej, okay, chyba wiem o co chodzi. Musimy się schować tutaj w miejsce, gdzie się zmieścimy. Grafika dość kolorowa. O, ja wam tu poprawię może ostrość. Takie trochę hole in the wall, jak ten. Aha, bo na to mam ograniczony czas. Chyba jak nie wcisnę, to za chwilę samo to zjedzie. No to wyjaśnia troszeczkę bardziej sens tutaj. No, poczekajmy. No, zobaczcie. Drgnęło. O, rzeczywiście, samo spada. Dobra. No, poszukamy jeszcze jakieś gry. Zmodyfikowane, ale nie wiem właśnie na jakiej to jest, na jaką to jest platformę. Ten Janosik, Krunel.pl, zobaczmy jeszcze to. No, ładna, kolorowa grafika. Pytanie, czy to jest efekt graficzny, czy coś się właśnie spsuło? No chyba jednak się spsuło. Dobra. Zobaczymy jakieś demosy. Tak na szybko. I na dziś kończymy. Słuchajcie, no Timex, no ciekawy komputer. Przede wszystkim bardzo, bardzo fajny, bo jest taki mały, kompaktowy. Mi się podoba, podobnie jak Gumiak ZX Spectrum, no niesamowicie malutki ten komputerek, sympatyczny. No kiedyś to był majątek, dziś to taki trochę komputer bryloczek, bardzo fajny. Znaczy nie, no bez oczywiście bez żadnej ujmy, tak, że to zabawka, fajny, naprawdę potężne narzędzie, można naprawdę dużo na takim komputerze zrobić, jak się tylko chce i jest się kreatywnym, tak, bo o, mryga nam tutaj. O, czy to jest dobrze, czy źle? Dema nie są posortowane. Być może spróbowałem odpalić demo, które nie jest dla 48 kB, tylko wymaga na przykład 128 i nam się wywaliło. Ok, spróbujmy następne w takim razie. Duży plik. No i dobrze. Wygląda fajnie. No zobaczcie. 48 kB. Da się, da się. Trzeba chcieć. Podejrzewam, że zaraz nam się to rozwinie. Nie słyszę dźwięku. Albo jest to spowodowane tym, że jest to demo przystosowane dla AY, tak? Dla tego przetwornika. Coś mi się kojarzy, ale nie chcę wprowadzać w błąd, jaki to przetwornik. Natomiast albo dźwięk jest właśnie dla niego, albo po prostu oszczędzali miejsce. Chyba jeszcze jest jedno. Demos tutaj.
No dobra, czy to już poszło? No i tak, efekt jest fajny. Miganie powoduje taki efekt, gdzie przynajmniej na kineskopowym ekranie zmienia się troszeczkę pozycja tak jakby tego obrazu i ma się wrażenie takiej delikatnej animacji, albo jakby ten obraz był wyświetlany w jakiś taki dziwny sposób, nietypowy. Oho, no i mamy jakieś tam efekty. Słuchajcie, bardzo fajny komputer, chętnie wrócę do niego raz jeszcze. Spróbujemy poszukać polskich gier. Mózgoprocesor, spróbujemy sobie odpalić. Puszkę Pandory, zobaczymy jak się w to gra. Może jakiś tutaj long play nagramy. Pobawimy się Timexem, wyczyścimy go ładnie. Fajna sprawa, fajna sprawa. Ogólnie traktuję go jak taki. Jak Spektrum, tylko coś innego, tak, troszeczkę bardziej, kilka fajnych feature'ów ma, jak ten port joysticka. Będziemy testować to złącze magnetofonu, czy rzeczywiście z tego telefonu da radę to nagrywać. To jest jedna rzecz, no i będziemy odkrywać nowe oprogramowanie, jakieś szałowe demka, bo wiem, że nie wiem, czy na takie, czy nie na 128, ale jakiś port Wolfensteina udało się, czy bardziej grywalny, czy mniej, tego nie wiem, ale uruchomić. No mówię, społeczność, która bawi się tym komputerem, naprawdę potężne rzeczy wyciąga i nie wiem, jak oni to robią. Właśnie będę chciał zobaczyć, po to ten Timex. W kolekcji brakuje mi chyba tylko Amstrada, ale nie powiedziałem jeszcze ostatniego słowa. Trzymajcie się. Bawcie się retro. Pozdrawiam. Cześć.